Kochani, według Bożego Słowa chcemy nadal wyciągnąć temat Ducha Świętego i będziemy robili to do wyczerpania u nas w Kościele. Dlatego, że tak funkcjonujemy. Funkcjonujemy zgodnie z Bożym prowadzeniem. Ja wierzę, że precyzja jest bardzo ważną rzeczą w każdej dziedzinie. W każdej dziedzinie fizycznej, w każdej dziedzinie duchowej. Precyzja. Jeżeli precyzyjnie działamy, to otrzymujemy określone efekty. Jeżeli nie działamy precyzyjnie, to się wszystko rozjeżdża. Nawet jeśli intencje są dobre. Bo sam fakt, że jest intencja dobra, to jeszcze nic nie znaczy. Musi iść za tym precyzyjne działanie. I jest też precyzyjne działanie duchowe. I precyzyjne działanie duchowe daje takie same efekty w duchowej rzeczywistości, jak fizyczne w fizycznej rzeczywistości. Więc będziemy mówili o Duchu Świętym i rozwijali to, bo taki jest czas teraz. Ja bym chciał dzisiaj mówić na temat zasad współpracy z Duchem Świętym. Wbrew obiegowej opinii, Duch Święty nie działa jak chce, tylko tak, jak Ty Mu na to pozwolisz. Duch Święty nie działa jak chce w Tobie. Każda rzecz, która jest przez Ducha Świętego inspirowana w moim i w Twoim życiu, musi natrafić na miejsce współpracy. Musisz współpracować z Duchem Świętym. Święty Paweł o tym mówi wyraźnie, że ustaliliśmy my i Duch Święty na przykład. Taki tekst jest. Prawda? My i Duch Święty coś ustaliliśmy. Czy to widać, nie Duch Święty nam kazał coś zrobić. Ja zresztą bardzo torpeduję to, jak ktoś mówi, Duch Święty mi coś kazał. Ja mówię, od 2000 lat nie ma precedensu, że Bóg coś każe. Od śmierci Jezusa na krzyżu i zmartwychwstania Jezusa i zstąpienia Ducha Świętego na ziemię nie ma precedensu, że Bóg coś komuś kazał. Jak ktoś powiedział, Bóg mi coś kazał, to znaczy, że ci się uroiło. To jest bardzo proste, bo to rozumiecie, bo w ogóle słowo kazał, ono się nie mieści w kategoriach tego, co jest w Chrystusie, bo Bóg się porozumiewa przez nas na poziomie pragnień. A więc słowo kazał, rozumiecie, nie mieści się w kategorii pragnień. Bo jak ja czegoś pragnę, to nikt nie musi mi nic kazać. To jest bardzo proste. Jeżeli ja czegoś pragnę, to ja to idę i to robię, bo ja tego chcę. Ja robię to w życiu, co teraz robię, bo tego chcę. A więc Duch Święty nie każe nikomu nic. Nigdy. To w ludzkich umysłach jest system prawa, który pokutuje przez cały czas. Bóg mi kazał. Nie. Duch Święty współpracuje z Tobą. Współpracuje na zasadach partnerskich. Mimo, że jest to Król Królów i Pan Panów, to On współpracuje na zasadach partnerskich. Dlaczego? Powiem Ci dlaczego. Dlatego, że On nie ma obaw pracować na zasadach partnerskich. Powiem Ci tak. Im ktoś jest słabszy, tym ma większy problem z partnerstwem. Słabi mają problem z partnerstwem. Słabi. Silni nie mają problemu z partnerstwem. Bo silny, pewny siebie, on wie, że jest silny i wie, że nikt mu tego nie zabierze, a więc nie ma żadnego problemu dla niego, żeby funkcjonować w partnerstwie. Na przykład, jeżeli chodzi o ojcostwo czy macierzyństwo, wystarczy to zobaczyć. Że ojciec czy matka są w stanie bez żadnego problemu zejść, mówię o zdrowej matce, zdrowym ojcu, zejść do poziomu dziecka i nie boją się, że coś im się stanie. Bawią się z dziećmi, przewracają się, zachowują się nieracjonalnie i nie boją się, że ucieknie im ich dorosłość. Prawda? Zachowują się jak dzieci. Nigdy nie przestają być rodzicami, nigdy nie przestają być przywódcami dla tych dzieci. Ale co robią? Wchodzą w interakcję. Duch Święty wchodzi w interakcję z człowiekiem.
Zdrowy umysł musi rozpoznać w nim Króla Królów i Pana Panów i nauczyć się współpracować z Nim. Współpracować z Nim. I o takiej współpracy chcę dzisiaj powiedzieć. Dostałem od Boga słowo na temat relacji Eliasza i Elizeusza i chcę o tym dziś mówić. Pierwsza Królewska, 19 rozdział. Od tego zaczniemy. Pierwsza Królewska, 19 rozdział. Od wersetu 19 do 21. Jeżeli się interesowaliście życiem Eliasza i Elizeusza i tej spółki, która była, bo to jest najciekawsza prorocza spółka, jaka istniała w ogóle w Starym Testamencie. Nie istniał ciekawszy związek. W ogóle nie ma innego związku tego rodzaju. To jest przedziwny związek. Przedziwny związek tych dwóch ludzi. I Eliasz w tym związku na poziomie prorocznym występuje jako Duch Święty, jako Bóg. A Elizeusz występuje jako człowiek, jako odrodzony z Bożego Ducha człowiek. To jest relacja odrodzonego z Bożego Ducha człowieka z Duchem Świętym. To jest relacja Elizeusza z Eliaszem. I jak się o czym czyta w Chrystusie Jezusie, to się to widzi bardzo jasno. I na tym się można bardzo wiele nauczyć. Ponieważ jak już uczyłem nieraz, Stary Testament czytamy przez pryzmat Nowego Przymierza, czytamy w Chrystusie. Stary Testament poza Chrystusem nadaje się na makulaturę, ponieważ był pisany przez martwych duchowo, dla martwych duchowo. A więc jeżeli my chcemy go użyć, to tak jak każdej innej, inną dziedzinę życia, musimy przepuścić go przez co? Przez krzyż. Stary Testament musi przejść przez krzyż, aby stał się użyteczny dla nas. A nas interesują rzeczy tylko użyteczne, nie teoria. Rozumiecie? Jest taki początek tej relacji. 19 rozdział, 19-21 werset. Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza. Eliasz znalazł Elizeusza, syna Szafata przy Orce. 12 zaprzęgłów szło przed nim, a on był 12. On był przy 12. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Wtedy opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i rzekł: pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę, a potem pójdę za tobą. A on mu odpowiedział: idź, a potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem? Wrócił więc do niego i wziąwszy parę wołów, zarżnął je, a na uprzęży z tych wołów ugotował ich mięso i podał swoim ludziom, a oni je zjedli. Potem ruszył i poszedł za Eliaszem i usługiwał mu. Elizeusz był bardzo bogatym człowiekiem. Wystarczy sięgnąć troszkę w historię tamtych czasów i dowiemy się, że ten zapis, który jest tutaj, pokazuje potężnego farmera, człowieka, który posiada bardzo duży majątek ziemski. On prowadzi 12. I teraz to jest ciekawe, bo to słowo 12 to niekoniecznie, że to jest 12. Bo tego może być dużo więcej. W ogóle z Żydami to jest ciekawa historia, bo to w ogóle jest naród wybrany przez Boga do tego, żeby umieć czytać Boga przez ten naród. I oni, tam u nich, na przykład Jezus umarł o 3 godzinie dnia. No wszyscy wiemy, no, że Jezus nie umarł o żadnej 3, ale u Żydów godzina pierwsza to jest między 00 a 3. To dla nich jest pierwsza godzina. Oni mają taki rozjazd. Ja byłem w Izraelu pierwszy raz, pamiętam, wsiedliśmy do taksówki z taksówkarzem takim i pojechaliśmy sobie do jakiejś miejscowości i on mówi tak: już dziś nie pracuję. Ja nigdy nie słyszałem od żadnego taksówkarza w Polsce, żeby on o 14 godzinie powiedział: idę do domu. A tamten nie. Kupił sobie kilo ogórków, człowieku, położył na siedzenie, mówił: idę do domu. Bo on ma luz. Bo on do pracy podchodzi troszeczkę inaczej niż u nas. Dla niego to jest rzecz relatywna. O, zarobiłem, decyduję, że wystarczy mi i idę odpoczywać. Rozumiesz? U nas nie. U nas musisz zarobić, aż się udławić. W tej mentalności, która tutaj jest. Tam tak nie ma. I tutaj jest wszystko w ogóle symboliką określone.
I te 12, tak, to jest pełnia stanu ziemskiego. To jest pełnia stanu ziemskiego. Czyli on miał bardzo dużo zaprzęgów ornych. Elizeusz był ustawiony finansowo. Nie mamy do czynienia z kimś, kto jest pusty jak bęben turecki i on sobie idzie za jakimś tam prorokiem, który jest w ogóle niezaciekawą postacią, niezbyt lubianą postacią, kontrowersyjną i problematyczną, dlatego że on nie ma co z życiem zrobić. Elizeusz ma co zrobić z życiem. Rozumiecie? Więcej widzimy relacje jego z rodzicami. To jest nietypowe. To nietypowe jest. Że on pięknie to rodzi, to znaczy, że tam jest ten dom typowo patriarchalny, że to duży, rodzinny dom. Tam się dobrze jemu żyje. Więc w ogóle Elizeusz ma, cały czas jest na plusie finansowym i na plusie relacyjnym. Jemu jest w życiu dobrze. To szczęśliwy człowiek. To nie jest człowiek, który potrzebuje Boga, żeby być uszczęśliwionym. To człowiek, który jest szczęśliwy bez wchodzenia w jakiekolwiek służby, w jakiekolwiek działactwo. Jego to nie interesuje. To jest ustawiony biznesmen. Człowiek, który ma z pokolenia, bo on się tego nie dorobił, tylko on z pokolenia ma to dane. Rozumiecie? Mamy do czynienia z tego rodzaju osobą. Najprawdopodobniej jest dobrze wykształcony. Rozumiecie? Co ciekawe, ma bardzo ciekawy charakter, ponieważ nie zarządza tymi oraczami, tylko sam z nimi tam idzie. On jest tam z nimi. Kolejna nietypowa rzecz z tamtych czasów. Nie był właścicielem jedynie, który przychodził i nadzorował. Ale był jednym z tych, którzy razem z innymi orali własne pole. On się potrafił przyjaźnić, on dawał dobry przykład, to był dobry przywódca, to był lider, który żył z ludźmi. A więc, co widzimy? Facet ma zdrową psychikę. To nie jest zarżnięta głowa, która poniża innych ludzi, która w ogóle na styl staropolski, jak to król miał w zwyczaju zarządza wojną ze wzgórza. Nie. On taki nie jest. On żyje z ludźmi. To normalny człowiek. Dobrze ustawiony finansowo, inteligentny, wykształcony, z dobrego domu i ma dobre relacje rodzinne. Ale Eliasz to wariat. Jak czytasz o życiu Eliasza, to nie czytasz takich rzeczy. Eliasz się w ogóle pojawia. Nie ma żadnych informacji, skąd się wziął Eliasz. Eliasz ma przerąbane u wszystkich. Rozumiecie? Gdzie się nie pojawia, to jest dym za dymem. Jest uznany za szaleńca. Rozumiecie? Jezabel chce go zarżnąć. Jawnie wypowiada się przeciwko królowi Izraela, przeciwko królowej Izraela, jedzie z czarownicami, jedzie w ogóle z całym bałwochwalstwem, robi to w ogóle więcej, on tego nie robi w sposób kulturalny, robi to w sposób bezczelny i chamski. Rozumiesz? On robi takie rzeczy. To jest Eliasz. Więcej, Eliasz zachowuje się w taki sposób, że kurczę, ciężko się przyjaźnić z takim człowiekiem. Facet ma za sobą morderstwo przynajmniej 150 osób, na których w imieniu Jahwe spuszczał ogień ze skały. I to jest zanotowane w dokumentach królestwa. To nie jest sobie zwykły jakiś Żyd. Rozumiecie? Więcej. Widzimy, że Eliasz to jest dość zaburzona postać. Że to nie jest w ogóle taki gość, który ma wszystko zdrowo poukładane w głowie. Bo nie ma. Bo widzimy, że kiedy Jezabel go ściga, to on jest, doprowadza się do tego stopnia, jak on nie ma silnej psychiki. Jest chwiejny w tej psychice. Doprowadza się na skraj depresji. Jest na skraju depresji. Siedzi i życzy sobie śmierci w pewnym momencie. Więc widzimy Eliasza. To wariat. I on sobie przechodzi, ten wariat. A ten dobrze poukładany chłopak,
ustawiony, z dobrą przyszłością, wykonuje normalną, dobrą robotę. Nie ma jeszcze żony, nie ma dzieci. Rozumiecie? Jest przed nim zbudowanie, jest przed nim perspektywa rozbudowy przyszłości swojej. Może naprawdę mieć w życiu dobrze. Może mieć dobrze. Ale co się dzieje? On reaguje na to, co robi Eliasz. Rozpoczyna się współpraca. Potężna współpraca między człowiekiem a Świętym Duchem. Świętym Duchem, który jest dziwny, nienormalny, niepasujący do obecnego stanu złego. Jest inny. Inny. Duch Święty to szaleniec. Duch Święty to nie jest normalna postać. Gdzie się nie pojawimy, pierwsza informacja, którą ludzie z nami rozmawiają, to o koronawirusie. Oglądaliśmy to. Wczoraj byliśmy na ślubie, wchodzimy do Pałacu Ślubów, zamontowali taką wajchę człowieku. W Pałacu Ślubów w Warszawie jest zamontowana wajcha człowieku, taki kran do dezynfekcji. Jak człowieku w przychodni. Koronawirus? No wszędzie koronawirusa ludzie widzą. Przez głowę nie przyszło w ogóle raz taka myśl. Rozumiesz, o co chodzi? Koronawirusem sobie możemy przyprawić rosół. Rozumiesz, o co chodzi? Mamy takie podejście do koronawirusa. Rosół sobie możemy przyprawić. Dlaczego? Bo Duch Święty jest w nas, który jest nienormalny. Masz nienormalnego ducha. Masz w sobie nienormalnego ducha. I musisz się nauczyć z nim współpracować w tym normalnym świecie. I to jest wyzwanie. To jest wielkie wyzwanie. Widzisz? Jaka jest symbolika płaszcza? Płaszcz w Biblii to jest to, co jest niezbędne do przeżycia. Gdziekolwiek się pojawia płaszcz. W jakiejkolwiek dziedzinie, to jest to informacja prorocza, że jest tam mowa o czymś, co jest niezbędne do przeżycia. On go nakrywa płaszczem. Informacja dla Eliasza, dla Elizeusza jest taka, kiedy ten go nakrywa płaszczem. Obydwaj żyją w środowisku żydowskim, gdzie płaszcz jest symbolem tego, bez czego nie można żyć. A więc, kiedy on robi ten symboliczny gest i go przykrywa tym płaszczem, rozumiecie? To Elizeusz dostaje taką informację. Nie możesz beze mnie żyć. I on musi teraz w to uwierzyć. I teraz mamy bardzo poważny dylemat. Z jednej strony facet ma ustawione życie. Ma zabezpieczone wszystko jak trzeba. A z drugiej strony ma wariata, który go informuje, nie możesz bez mnie żyć. On musi teraz w to uwierzyć. Albo wrócić do orki. Początek pracy z Duchem Świętym zaczyna się od tego, że musisz mu uwierzyć. Bez względu na to, co jest wokół dobrego czy złego. Początek współpracy z Duchem Świętym to jest bezgraniczne uwierzenie w to, że nie możesz bez Niego żyć. Nie, że mogę jakoś. Nie, nie mogę. Elizeusz natychmiast reaguje. Mój tak, pozwól mi się pożegnać z rodzicami. A on mówi, idź. Ale wraca się wciutko. Bo to pożegnanie jest mniej ważne od tego, co ja Ci zaproponowałem. Tego fragmentu użyto w Nowym Testamencie. Użył go sam Jezus. Tak? Kiedy mówi, niech umarli grzebią, umarli swoich. Jezus był mistrzem w parafrazowaniu słowa. On tego fragmentu użył. Bo ktoś do niego podchodzi i mówi, Panie, pójdę za Tobą i jeżeli pozwolisz mi się pożegnać ze swoimi rodzicami. Panie, pójdę za Tobą, jeżeli pozwolisz mi pochować ojca mojego. Panie, pójdę za Tobą. A Jezus parafrazuje to zadanie. Nie. Mówi, Ty zaufaj bezwzględnie w to, co mówię.
Jezus jakby nie daje, ponieważ Jezus jakby Jezus jest ostatnim słowem Boga do człowieka, Jezus już nie rozmawia z ludźmi. To jest bardzo ważne. Jezus nie prowadzi rozmów. W tamtym okresie czasu jeszcze ta rozmowa jest prowadzona i ta rozmowa, natomiast rozmowa się kończy w ten sposób, że idź, ale szybciutko wróć. Gdyż to, co ci zrobiłem, jest bardzo ważne. Nie możesz beze mnie żyć. Dałem ci informację, że nie możesz beze mnie żyć. Bez rodziców możesz żyć. Bez tej ziemi możesz żyć. Bez swojego życia możesz żyć, ale nie beze mnie. Elizeusz zaczyna w to wierzyć. I rozpoczyna im się wspólna przygoda tych dwóch ludzi. Przygoda. Co robi? Zamyka temat. Zarzyna jeden zastęp wołów, rąbie jarzmo, pali lejce, robi grilla, mówi do swoich ludzi, odchodzę. Zobaczcie, co robi. On odchodzi. Nie zostawia nawet zastępcy za sobą. Wiecie, co to jest w ogóle za informacja? To znaczy, że on nie ma w tym momencie w głowie nic więcej, oprócz tego, że bez Eliasza nie może żyć. W jego głowie brzmi taka myśl, nie mogę bez niego żyć. Więc wszystko, co do tej pory miałem, co do tej pory osiągnąłem, co do tej pory zrobiłem, jest gówno warte. Bo nie mogę bez niego żyć. Idę za nim, zostawiam wszystko. Wiecie, że w tym miejscu już się rozjeżdża współpraca z Duchem Świętym a wieloma chrześcijanami? Już w tym miejscu, na dzień dobry, każdy człowiek, który nie powiedział Duchowi Świętemu, Boże mój, zostawiam dla Ciebie wszystko, nie nadaje się do Królestwa. Pójdziesz do nieba, ale tutaj na ziemi nie nadajesz się do szerzenia Królestwa. Po prostu. Bo nie będziesz mógł współpracować z Duchem Świętym dalej. Na dzień dobry On do Ciebie mówi, nie możesz beze mnie żyć, a bez wszystkiego innego możesz. Ale nie beze mnie. Przyjmujesz to? I teraz albo się mówi, jest ser, rozumiesz? Albo się możesz zająć dalszym szamą. To wszystko. Sam początek. Sam początek. To jest wzorzec. Dlatego potem ludzie mówią, ja mam taki problem z relacją z Duchem Świętym. Tak go nie słyszę. Ja mówię, a zacząłeś z nim przygodę? A może jest tak, że ty jeszcze nie zacząłeś przygody z Duchem Świętym. Tak, on jest w tobie, jest w twoim duchu, bo się narodziłeś z Bożego Ducha. Ale czy ty z nim rozpocząłeś przygodę na poziomie relacyjnym? Czy ty z nim jesteś już w układzie Eliasz-Elizeusz? Czy ty powiedziałeś, rozumiem, że Duchu Święty, że nie ma nic poza tobą? Nic! Choćby się waliło i paliło. Jak ty powiesz do mnie, śpi, to będę spał. Niech płonie wszystko. A jak wszystko będzie kwitło, a ty do mnie powiesz, wstań i idź, ja pójdę. I zostawię to wszystko, co kwitnie. I ten sam początek. Jak nie nastąpi, to przygoda się nie rozpocznie. Rozumiecie? Dlatego często jest dobrze wrócić sobie do początku i usiąść i powiedzieć, czy ja powiedziałem Ci tak, jak powiedział Elizeusz Eliaszowi. Bo jeżeli nie, Panie Boże, to przepraszam Cię za to. I od dzisiaj rozpoczynam przygodę z Tobą. Od dzisiaj zaczynam tak, jak zaczęli oni. I to musi być prawdziwe i szczere. Drugi fragment. Druga Księga Królewska. Druga Księga Królewska. Drugi rozdział. Od 1 do 15. A gdy Pan zamierzał unieść Eliasza wśród burzy do nieba, wyszedł Eliasz z Elizeuszem z Galilei i rzekł Eliasz do Eliasza, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie aż do Betelu
lecz Elizeusz odpowiedział, jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I stąpił do Betelu. A wtedy wyszli uczniowie proroccy, którzy byli w Betelu, do Elizeusza i rzekli do niego, czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział, ja też to wiem, lecz wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz, Elizeuszu, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie do Jerycha. Więc on odpowiedział, jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę i weszli do Jerycha. Wtedy przystąpili do Elizeusza uczniowie proroccy, którzy byli w Jerychu i rzekli do niego, czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział, ja też to wiem, lecz wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie nad Jordan. Lecz ten odpowiedział, jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę, i poszli obaj. I poszło też 50 spośród uczniów prorockich, lecz ci stanęli na uboczu z dala, oni zaś obaj stanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim w wodę, a ta rozstąpiła się w jedną i w drugą stronę. Oni obaj zaś przeszli po suchej ziemi. Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza, proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty do nieba. Elizeusz zaś odpowiedział, proszę, niech mi przypadną w udziale 2/3 twojego ducha. A on powiedział, o trudną rzecz poprosiłeś, lecz jeśli nie ujrzysz, w chwili, gdy będę od ciebie wzięty, spełni się to, a jeśli nie, to się nie spełni. A gdy oni szli dalej, wciąż rozmawiając, oto rypan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Elizeusz zaś widząc to zawołał, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnico i już go nie zobaczył. Pochwycił wtedy swoje szaty, rozdarł je na 2 części i podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Następnie wziął płaszcz Eliasza, który sunął się z niego, uderzył nim wodę i rzekł, gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? Również gdy on uderzył wodę, rozstąpiła się ona w jedną i w drugą stronę i Elizeusz przeszedł. A gdy to zobaczyli, sprzeciwka uczniowie proroccy z Jerycha rzekli, duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli więc na jego spotkanie i pokłonili mu się aż do ziemi. Wracamy do płaszcza. Coś, co jest niezbędne do przeżycia. Coś, co stanowi odizolowanie, obronienie się, ochronę, praktyczną moc. Tak rozumiał to Żyd. Narzucenie na kogoś swojego płaszcza oznaczało poinformowanie go, że właściciel płaszcza jest w tej, dla tej osoby niezbędny do przeżycia. Mamy już to zakodowane. On wie, że Eliasz jest dla niego niezbędny do przeżycia. On za nim zaczyna iść. I teraz tak, on to rozpoznaje, zostawia wszystko i idzie. On wie, że nie ma żadnych szans na funkcjonowanie bez Eliasza. Dlaczego ja chcę wam to tak jeszcze bardziej podkreślać? Dlatego, że cały czas będziecie bombardowani informacjami z zewnątrz, że... Weź kończę. Będziecie informowani, informowani informacjami z zewnątrz, będą do was one docierały, że możecie żyć bez Ducha. To będzie małe, że sobie poradzicie, że nikt nie będzie w stanie was rozproszyć, jak nawet Ducha Świętego z wami nie będzie. To jest pułapka, potężna pułapka na chrześcijanina. Pułapka. Bez Ducha Świętego, bez współpracy z Duchem Świętym jesteś tylko zwykłym człowiekiem. Bez względu na to, że jesteś narodzony z Bożego Ducha, błagam Cię, zapamiętaj to. Bez współpracy z Duchem Świętym jesteś tylko zwykłym człowiekiem. Rozumiesz?
Diabeł się nie liczy z Tobą, jeżeli nie współpracujesz z Duchem Świętym. Jesteś zwykłym mięsem armatnim, ani mniej ważnym, ani bardziej ważnym. Ani się diabeł na Tobie nie będzie mścił, ani Ci nie będzie odpuszczał. Jesteś dla niego zwykłym mięsem armatnim. Dlatego tak wielu chrześcijan prowadzi życie jak świat. I dziwią się, tak, że im nie przejmie. Przecież jestem w Duchu Świętym. No to co? Kwestia, czy współpracujesz z Duchem Świętym, który jest w Tobie. Wyobraź sobie, że masz wątrobę, ale odciętą w środku. Jesteś właścicielem wątroby, ale nie współpracuje Twoja wątroba z organizmem. Rozumiesz, jaki masz pożytek ze swojej wątroby? Żaden. Z Ducha Świętego nie ma żadnego pożytku, jeżeli z Nim się nie współpracuje. I Elizeusz przybił na tym pieczęć swojego życia. Zobaczcie. Chcę przyjrzeć się, w jaki sposób oni ze sobą się zaczynają relacjonować. Eliasz zniechęca Elizeusza. Mówi do niego tak. Nie chodź ze mną. Nie rób tego. Zostań w tym stanie, w którym jesteś. Chcę na początku od razu rozbić pewnego rodzaju informacje. Istnieje takie myślenie wśród wierzących ludzi, że Duch Święty, on przez cały czas jest taką zachęcaczką w nas. I ludzie mówią tak, jak nie czuję takiego zachęcenia, to ja nic nie robię. Posłuchaj teraz. Duch Święty to spowalniacz, a nie zachęcaczka. Kiedy nasi przyjaciele byli w Afryce, to przez 80% czasu zniechęcali lokalnego pastora do współpracy z nimi. Przez swoje zachowania, poselstwa, ton głosu, formy wypowiedzi, starali się zrobić wszystko, żeby facet zrezygnował. Wiecie, dlaczego oni tak to robili? Bo oni działali jak Duch Święty. Kiedy ktoś do mnie przychodzi i mówi tak, chcę założyć kościół, chcę rozpocząć służbę, ja mówię, bardzo dobrze. I na dzień dobry informuję tego człowieka, jakie przeszkody znajdą się na jego drodze. Ktoś powie, ale to nie jest takie motywujące. Ale ja nie zamierzam go motywować. Ja zamierzam się dowiedzieć, czy to jest w ogóle materiał zdolny do przejścia. Ja się muszę zorientować, czy ja mam materiał. Znana jest historia. Przed blisko 2000 lat, kiedy pierwsze ruchy apostolskie zaczynały działać, i był pewien człowiek, który przyszedł do tej grupy pierwszej apostolskiej i powiedział tak, oni uczniów przyjmowali jak Jezus. Przyszedł do nich i mówi, bracia, chciałbym się uczyć. A oni powiedzieli, ten apostoł będzie cię uczył. I on do niego powiedział, zapytał, gdzie mieszkasz? On powiedział, tu i tu. On powiedział, przyjdź jutro. On przyszedł jutro. Apostoł mu otworzył drzwi i mówi do niego tak. Czego chcesz? Chcę, żebyś mnie uczył. I on mu zamknął drzwi. I trwało to 3 dni. Jakby ci lider zamknął drzwi przed nosem, to warowałbyś 3 dni pod drzwiami? Czy by ci się skruszyła osobowość? On warował 3 dni przed drzwiami. Po 3 dniach apostoł go wpuścił i powiedział, tu jest twoje łóżko, będziesz tu spał. I nic mu nie mówił o prawdach Bożych. I trwało to miesiąc.
I on po miesiącu poszedł na skargę do grupy apostolskiej. I powiedział, on mnie nie uczy. I oni go wzięli, dlaczego ty go nie uczysz? On mówi, no przecież go wpuściłem do mojego życia. Wpuściłem go do domu. Ale ty mu nic nie mówisz. Ale to nie znaczy, że go nie uczy. Jak mu to pasuje? Pasuje mu mój sposób życia. Pasuje mu moje poglądy. Pasuje mu to, co robię. Pasuje mu, jak funkcjonuje, tak? To niech zostanie i siedzi, jak nie, to niech pójdzie. Jak pójdzie, to nie materiał. Nie materiał. Eliasz trzykrotnie zniechęca Elizeusza do tego, żeby z nim szedł. Najpierw go powołuje, a potem go zniechęca. Często Duch Święty człowieka zniechęca, a człowiek robi diabła. A to Duch Święty, rozumiesz, chce, żebyś sam sobie odpowiedział na pytania, czy ty naprawdę chcesz iść w tamtą stronę. Czy ty naprawdę chcesz tam iść? Czy to jest, kurczę, dla ciebie tylko, rozumiesz, takie hopy? Czy to jest hopy dla ciebie? Ale coś ci powiem. Jak się przetrzesz przez potrójną odmowę Elizeuszową, rozumiesz? To jest świadectwo, że jesteś dobrym materiałem. Co on mówi do Eliasza? Jako żyjesz ty, że cię nie opuszczę. Widzę, że żyjesz. Wiem, że żyje Pan. Wiem, że żyjesz ty. Wiem, że jest tu życie. Nie opuszczę cię. Nie opuszczę cię. Nie opuszczę cię. Duch Święty chce to słyszeć. Nie opuszczę cię. Nie opuszczę cię. Tak jak każdy mężczyzna chce słyszeć, że mu się uda od swojej żony. Tak każdy wierzący człowiek, rozumiesz? Musi robić taką deklarację, bo Duch Święty chce to słyszeć. On chce to słyszeć. Pójdę, Boże. Ale wiesz, że będzie dym. Pójdę, Boże. Ale wiesz, że będzie ogień. Pójdę, Boże. Ale wiesz, że będziesz szedł po szkłach. Pójdę, Boże. Pójdę, Boże. To jest kolejne miejsce, w którym wielu chrześcijan się rozkracza. Rozumiecie? Rozkracza się. My przez tyle lat służby widzieliśmy masę rozkraczonych chrześcijan, rozkraczonych kościołów, które myślały, że Duch Święty to jest zachęcaczka. Jak niech mieli połechtania, rozumiecie, to uważali, że Boga tam nie ma. Tak uważali. Myśleli, że mentoring Ducha Świętego, tak? To jest coaching. To nie coaching. To nie tak działa. Wierność. Jemu chodzi o wierność. Wiesz, co to jest wierność? Powierzenie się komuś lub czemuś. Przywiązanie się i oddanie. Stuprocentowa zgoda z zasadami, poglądami i ideami tejże osoby lub jakiejś filozofii. To dopasowanie siebie do kogoś lub czegoś do stanu zgodnego z oryginałem. To jest wierność. Ponieważ w komunikacji z Duchem Świętym liczy się primo rozpoznanie go jako ostatecznego faktu życiowego, a następnie wierność. Wierność. Jego to interesuje. Jego nie interesują twoje i moje możliwości, bo on ma możliwości. Jego nie interesuje twoja czy moja moc, bo on ma moc. Jego interesuje twoja wierność. Eliasza nie interesuje u Elizeusza nic więcej, tylko jego wierność. Czy on pójdzie? Będę go zniechęcał. Czy on pójdzie? Czy on pójdzie? Czy on rozpoznał życie? Czy on pójdzie? I Elizeusz poszedł. Elizeusz poszedł. Z Duchem Świętym obcujemy tylko na poziomie wierności. Nie ma wierności, nie ma obcowania z Duchem Świętym. To jest mrzonka w głowie. Ludzie myślą, że mogą być niewierni, a cały czas sobie prowadzą debaty w głowie. Z Duchem Świętym. Duch Święty mnie prowadzi tam, Duch Święty mnie prowadzi tam. Nie prowadzi żaden Duch Święty. Mózg twój, umysł, rozumiesz, o co chodzi? Twoja fantazja, wyobraźnia, to ma każdy człowiek. Każdy człowiek sam ze sobą może pogadać. Rozumiesz?
Każdy człowiek. Duch Święty to duch wierności. Duch wierności. Bóg mi świadkiem, że nikogo nie zostawiłem w życiu. Od kiedy się narodziłem z Bożego Ducha. Mnie zostawiło wiele osób, a ja nikogo. Bóg mi świadkiem. Jestem w tym wolny do końca. Nikt mi nie może powiedzieć, zostawiłeś. Mówi, ja. Ja mam wierność w siebie wbitą jak gwóźdź w deskę. Bo ja rozpoznaję to, że to jest w ogóle przestrzeń, po której się poruszamy z Duchem Świętym. Werset trzeci. Wtedy wyszli uczniowie prorocy, którzy byli w Betelu, do Eliasza i rzekli do niego, do Elizeusza, czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie tego Pana w górę? Oni odpowiedzieli, ja też to wiem, lecz wy milczcie. Zdecydowana odporność na opinię. Następna rzecz. Elizeusz jest odporny na opinię. Jeżeli nie będziesz odporny na opinię, to będziesz się wykolejał w relacji z Duchem Świętym. Kim byli ci ludzie? To byli ludzie, którzy chcieli odwrócić uwagę Elizeusza od Eliasza. Może być bardzo wiele czynników, które będą chciały odwrócić twoją uwagę od prowadzenia Ducha Świętego. To mogą być nawet twoi bliscy według ciała. To mogą być nawet wierzący z twojego kościoła. Bo to byli uczniowie prorocy. To nie była jakaś dziwna grupka ludzi. Oni mówili do niego tak. Po co tam z nim idziesz? Za chwilę go porwie. Jak go porwie? My to wiemy. Byli prorocy. Wiedzieli. Rozumiecie? Ale Elizeusz miał kierunek. Powiedział, ja z nim idę do końca. Ja nie wiem, co będzie. Nie interesuje mnie żadna opinia. To mnie często ludzie mają pretensje, bo ty się z nikim nie liczysz. Ja mówię, to nie to, że się nie liczę z nikim. Ale jak mnie prowadzi jako Święty Duch, to w ogóle nie ma kogokolwiek na świecie, kto by mnie z tej drogi wyprowadził. Bo to byłby dla mnie strzał w kolano, gdybym ja się z nim zgodził. Kupa ludzi próbowała mnie w życiu wyprowadzić z miejsca, w którym prowadził mnie Duch Święty. I mówię, powinieneś się liczyć z opinią, bo to są bracia, bo to są siostry, bo oni też mają Ducha Świętego. Więc stop! Ja idę pod jurysdykcją, którą odebrałem. Nie mam nic innego. Nic! Nikt mi nie powie, że Święty Piotr miał złe intencje, mówiąc do Jezusa, nie pójdziesz na krzyż. To nie przyjdzie na ciebie, Panie. Dlaczego on to do niego mówił? Bo on go kochał. Czy nie mówił dla niego, do niego tych rzeczy, dlatego, że on go nienawidził? Nie. Piotr chciał dobrze, nie chciał, żeby jego Jezusa zabili. Ale Jezus był apostołem. Grał długą piłką. Rozumiecie? Piotr był apostołem z nazwy. Piotr był apostoł z nazwy. A Jezus to był apostoł z powołania. I grał długą piłką. I wiedział, że krzyż ma doprowadzić do zbawienia ludzkości. A Piotr po prostu chciał mu oszczędzić bólu. Dlatego powiedział do niego precz szatanie. Bo wiedział, że za tym stoją demoniczne siły. To demoniczne siły stoją za opinią, która chce cię wybić z rytmu Bożego. Demoniczne siły. One mogą być pobożne, religijne, humanistyczne, miłe, sympatyczne, grzeczne. Rozumiesz, o co chodzi? Ale chcą cię wybić. Rozpoznanie tego jest kluczowe. Elizeusz rozpoznaje, że Elias jest mu niezbędny do życia. On nie liczy się z opinią, bo tu chodzi o życie. Rozumiesz? O życie tu chodzi. Nieważne, co kto mówi, ważne, komu jesteś wierny. Zapamiętaj to. Nieważne, co kto mówi,
Ważne, komu obiecałeś wierność. A nie to, kto mówi w tym wszystkim. Wersety 4, 5 i 6. Widzimy zniechęcanie. Widzimy, że powstają kryzysowe sytuacje. Elizeusz się nie poddaje. Wytrwałość w powtarzających się okresach kryzysowych. Rozumiesz? Kiedy my nie rozumiemy, że właśnie w tej chwili rozgrywa się walka o to, czy jesteśmy dobrym materiałem, czy przetrwamy, czy pójdziemy dalej. W ogóle wielu ludzi, jak widzi kryzys, chrześcijan, jak widzi kryzys, to teraz to zwolnienie ma życiowe. Dlaczego? Człowieku, pokonanie kryzysu, a kryzys pokonasz. W ogóle to jest bardzo proste. Wiesz, że każdy kryzys pokonasz, bo to jest na fundamentach wiary. Bo większy jest w tobie ten, który jest na świecie. Amen? A więc każdy kryzys pokonasz. A więc w ogóle same zaistnienie kryzysu to jest już w ogóle początek twojego podniesienia piętro wyżej. Stąd napisane, radujcie się, jeśli różne próby przechodzicie. Pojawia się kryzys, chrześcijanin powinien powiedzieć, okej, Panie Boże, to znaczy, że będę miał za chwilę wyższy stopień. Teraz jestem majorem, za chwileczkę będę pułkownikiem. Chodź, diable, chodź. No miły. Kryzys polega na tym, że diabeł osobiście jest zmuszony nałożyć ci wyższą funkcję duchową. Pagony ci założy. On myśli, że w tym momencie on ciebie dojeżdża. Ale on cię nie dojeżdża. Ty stajesz się większy, bo kryzys będzie zwyciężony przez ciebie. Po prostu. Ja wszystkie kryzysy pokonałem w życiu. I stanąłem na gruzach tych kryzysów. Kryzysy stały się nawozem do mojego obecnego życia. Rozumiesz? Tak jak jest nawóz potrzebny, potrzebny jest Andrzej nawóz, a nawóz to gnój. Tak? Nawóz to gnój. A gnój jest potrzebny po to, żeby rosło wszystko w górę. Rozumiesz? Kryzys jest jak gnój. Jak się to widzi, to nie trzeba zatykać nosa, nie trzeba mówić, Boże, co się ze mną dzieje, tylko trzeba powiedzieć, Boże, rozumiem, że za chwilę będę silniejszy. Za chwilę się dowiem, że jestem materiałem o jeszcze większej wyporności. Za chwilę będę, Boże, z Tobą w jeszcze lepszej komitywie. Jeszcze będę szedł z Tobą dalej, mocniej i silniej. I już na samym początku kryzysu, jak zaczynasz to proklamować, rozumiesz, to zaczynasz w ogóle sięgać po swój sukces. Już na samym początku. Nieważne, co się dzieje. Ważne, komu jesteś wierny. Nieważne, co się dzieje. Ósmy werset. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim wodę, a ta rozstąpiła się w jedną i drugą stronę, to oni obaj przeszli po suchej ziemi. Odważne korzystanie z uwalnianej mocy wobec siebie. Wielu chrześcijan nie rozumie, że muszą się nauczyć używać mocy Ducha Świętego dla siebie. Dla siebie. Oni by chcieli od razu ją uwalniać gdzieś, tą moc. Ty musisz nauczyć się korzystać z mocy Ducha Świętego sam. Rozumiesz? Ja zanim wziąłem się za uzdrawianie innych, to zdławiłem system chorób w moim życiu. W moim. Byłem swoim pierwszym lekarzem. Zanim się modliłem o kogoś, to mówiłem do swoich części ciała. Rozumiesz? Palec mi pękł, mówiłem, że się zrósł. Woda była w kolanie, kazałem wychodzić. Rozumiesz? Korzystałem z mocy dla siebie. I tak w każdej dziedzinie życia. Musisz dać się kochać. Przez moc dajesz się kochać. Przez korzystanie z Bożej mocy dajesz się kochać. Duch Święty chce cię kochać. Ale ty musisz dać to zrobić sobie. Musisz przejść przez Jordan. Musisz wiedzieć, że to dla ciebie się dzieje, to dla mnie się dzieje, to moje jest. Na przykład wielu ludzi nie rozumie,
O, dzisiaj kolejny ślub dzisiaj mamy. Wielu ludzi na przykład nie rozumie, ludzi służby, że kiedy wchodzą w małżeństwo, to muszą z tego małżeństwa wyciągnąć wszystko, co jest możliwe. Bo to da im szczęście. Małżeństwo nie jest dodatkiem. Małżeństwo jest taką samą częścią życia, jak każda inna część. Często małżeństwo jest zaniedbane na rzecz służby. Błąd techniczny. Tak samo jak błędem technicznym jest zaniedbanie służby na rzecz małżeństwa. W naszych kręgach częściej zdarza się to, że małżeństwo jest zaniedbywane na rzecz służby. Bo ludzie rzucają i są w wirze Bożym, natomiast nie rozumieją, że przede wszystkim dla siebie muszą korzystać, przede wszystkim dla siebie z Bożej mocy, muszą dać się kochać. Niech ten Duch Święty mnie kocha, kochaj mnie. Bo on tak buduje relacje z Tobą. Musisz na własnej skórze odczuć, jak on Cię kocha. Chcieć tego. Nie mówić, ja nie potrzebuję. Ja dla siebie tak, to nie, ja to tam gdzieś. Nie. Dla siebie tak samo jak gdzieś. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Tak samo. Wszystko tak samo, na jednej płaszczyźnie. Rozumiecie? Na jednej płaszczyźnie. Przyprowadziłeś do Jezusa 10 osób? Halleluja. Spowodowałeś, że żona się uśmiecha? Halleluja. Ten sam ton? Halleluja. Rozumiesz? Bardzo ważne. 6 werset. Nie 6. 9. Gdy zaś rzekł, on zaś rzekł Eliasz do Elizeusza, proś mnie o co chcesz, abym cię uczynił, zanim zostanę wzięty do nieba. Eliasz zaś powiedział, proszę mnie, mi przypadną 2/3 twojego ducha. Co on robi? On prosi o niemożliwe. Duch Święty chce, żebyśmy w relacji z Nim chcieli niemożliwego. On nie chce, żebyś poruszał się w kategoriach rzeczy możliwych. Relacje z Duchem Świętym budujemy w ten sposób, że sięgamy po niemożliwe. Niemożliwe. A niemożliwe. Do rzeczy możliwych nie potrzebujemy Ducha Świętego. Sięgnijmy po niemożliwe. Coś niemożliwego. Oczywiście to potem staje się możliwe dla nas, już na poziomie naturalnym. Ale chciejmy niemożliwego. Zaczynasz budować swoją relację z Duchem Świętym? Nie jesteś zbyt dobrym mówcą na przykład. O tak, ja to tak nie umiem mówić, jak dobrze mówić. Czyli to dla ciebie niemożliwe jest, żebyś przemawiał do tłumów, tak? No tak, to dla mnie jest niemożliwe. To chciej tego. Chcę przemawiać do tłumów. Normalnie się stresuję, kiedy mówię do 3 osób, tak? Ale ja chcę mówić do 1000 osób. Chcę mówić do tłumu. Normalnie nie jestem na tyle śmiały, żeby iść uzdrowić kolegę w pracy. No to chcę niemożliwego. Ja chcę uzdrawiać masowo ludzi. Chcę być pogromcą chorób. Chcę tego. Chcę, żeby o mnie mówili w ten sposób. Rozumiecie? Nie to, co możliwe. Ludzie mówią, bo ja to robię, to, co jest dla mnie możliwe, to tak przemycam Ewangelię. Są takie teksty, które doprowadzają mnie do łez. On robi to, co możliwe i przemyca Ewangelię, jak może, u siebie w pracy. Mówię, to jest nienormalne, w ogóle. Po co? Niech w tej pracy w ogóle wszystko trzeszczy. Niech trzeszczy od ciebie, niech trzeszczy. Niech to trzeszczy wszystko. Niech to trzeszczy. Weź, przyjdź w koszulce. Jezus jest moim Panem. Rozumiesz, o co chodzi? Zrób coś. Mam takie koszulki, przychodzę na siłowni, zupełnie inne podejście do mnie. Od razu za mędrca mnie uważają. Od razu.
strach będzie to musi trzeszczeć. Rozumiesz, o co chodzi? To chcę niemożliwego, sięgnę po niemożliwe. Bo taki jest Bóg, On tak chce rozmawiać z Tobą. On nie chce rozmawiać w ogóle, co jest możliwe. Odważne chcenie niemożliwego. Dwie trzecie oznacza podwójną miarę, tak mówi jedna szkoła, a druga szkoła tyle mocy, aby można było śmiało działać tu na ziemi. Są dwie szkoły, które o tym mówią, że te dwie trzecie jego ducha. Albo to znaczy, że chce dwa razy tyle, co ty masz. Czyli rozumiecie, o co on prosi? On widzi Eliasza, tak? I on nie mówi, chcę być zawsze mniejszy niż ty. On mówi, ja chcę być większy niż ty. Pamiętacie, co powiedział Jezus? Większe rzeczy czynić. Większe rzeczy będziecie czynić. Zobaczcie, rozumiecie, o co chodzi Duchowi Świętemu? I to mówi, o trudną rzecz prosisz. O trudną. Czy czujesz, że stajesz przed Jezusa i mówisz, Panie, Duch Święty to jest Jezus. Jezus to jest Duch Święty. I teraz powiedz mu, ja chcę zrobić więcej niż ty. Jesteś w stanie tak powiedzieć Ducha Świętego dziś? Weź mi to powiedz. Ja chcę więcej niż ty. Ty chodziłeś po ziemi 33,5 roku. Zrobiłeś, co zrobiłeś. A ja chcę więcej zrobić niż ty. I on mówi, i o to mi chodzi, dzieciaku. Żebyś miał taką mentalność. Jezus nigdy nie był w Kenii. W Warszawie nie był, na ulicy nigdy. Jezus w żadnym szpitalu nie był. Jezus nie miał jednego Facebooka. Rozumiecie? Jezus nie miał telefonu komórkowego, nie miał laptopa. Rozumiecie? Roweru nie miał Jezus. Roweru. To w ogóle nie jest dla Niego problem, kiedy Ty przychodzisz, mówisz, ja chcę więcej niż Ty zrobić. Więcej niż Ty. Więc nie interesuje mnie to, co zrobiłeś Ty. Interesuje mnie to, żebym zrobił więcej. To jest mentalność, która jest potrzebna do relacji z Duchem Świętym, a nie się skurczyć przy Jego paznokciu i siedzieć jak zbita mysz. Elizeusz mówi, ja chcę dwie trzecie. Tak? Ja chcę dwa razy tyle. Dwa razy tyle chcę. Druga szkoła mówi, ja chcę tyle mocy, żeby mi na maksa starczyło do funkcjonowania tutaj w tym bycie ziemskim. Czyli ja każdego dnia chcę chodzić w mocy. Każdego dnia tego chcę. Dziesiąty werset. A on powiedział, o trudną rzecz prosisz, lecz jeśli mnie ujrzysz, w chwili, gdy będę od ciebie wzięty, spełni się to, a jeśli nie, to się nie spełni. To tu jest skupienie. On mówi, czy ty będziesz skupiony na mnie? Jak ty będziesz na mnie skupiony, to będziesz miał dwa razy tyle mocy. Skupiony ma być na nim. Skupiony. Nic, łącznie z działaniem Bożym, nie może odciągnąć Twojej uwagi od osoby Boga, która Cię prowadzi. Teraz mnie posłuchaj, mówię do Ciebie bardzo ważną rzecz. Nic, łącznie z działaniem Bożym. Co to znaczy? Eliasz ma być zabrany do nieba. Patrz, wyobraź sobie, postaw się na jego miejscu, obejrzyj to, stoisz sobie, ty jesteś Elizeusz, tu jest Eliasz i ty masz od niego taką dyrektywę. Patrz na mnie. A tu zaczynają być rozbłyski z prawej strony. Wielki huk. Tam stoi 50 uczniów prorockich, którzy już siedzą na kolanach, rozumiesz, z głowami skrytymi w ogóle, bo widzą, że się niebo otwiera. Zaczyna płynąć potężny strumień światła. Huk i z nieba zjeżdża, tak, ognisty rydwan. A on powiedział, patrz we mnie. Nie na rydwan. Nie na aniołów, którzy zstępują. Nie na cały splendor wieczności. Patrz na tą sprawę, którą Ci powierzyłem. Jak Duch Święty powierzył Ci coś, to na to patrz. Jak Duch Święty powiedział tak. Chcesz być w tej służbie? Chcę.
swoje życie połóż. W tej służbie. Panie, ale z boku niebo się otwiera. Stój. Skup się na tej służbie. Panie, ale ja nie nadajesz. Nie nadajesz. Powiedziałem Ci, patrz na mnie. Skup się na mnie. Ale ja bym chciał, bo oni tam, to tam robią oni. Nieważne, co robią oni. Ważne, że Ty jesteś w tej służbie wierny mojemu słowu. I to jest Twój kierunek szczęścia. Rozumiesz to? To jest bardzo ważne. Skupienie. Mnie masę razy próbowano rozproszyć. Zajmij się tym, zajmij się tamtym, zrób to, zrób tamtym. Ja wiem, co robić. Jesteś arogancki. Nie, nie jestem arogancki. Jestem wierny. Wiem, co mam robić. Wiem, w którą stronę mam iść. Nic mnie nie rozproszy. Tu się może niebo otworzyć za winklem. Rozumiecie, o co chodzi? A ja nie pójdę za tym tematem. Kiedyś Hegie miał 8 wizji w życiu. A propos tych ludzi, którzy ciągle wizje mają. Hegie miał 8 otwartych wizji przez całe swoje życie, przez 50 parę lat służby. Miał 8 otwartych wizji. W jednej z tych wizji Jezus ustał koło niego fizycznie i powiedział mu, ja jestem Jezus i zaczął do niego mówić. A on powiedział do Jezusa tak. Jeżeli nie potwierdzisz mi tego, co powiedziałeś tutaj przed chwilą, przynajmniej 2 lub 3 wersetami z Twojego słowa, to nie uwierzę, że to Ty. Jezus mówi, nie tylko dam Ci 2 i 3, ale dam Ci dużo więcej. I taką debatę prowadzili 1,5 godziny. Ten siedział i pisał po prostu. A ludzie, a Jezus, anioł do mnie przyszedł. A mówi, spokojnie, uspokój się. Na czym jesteś skupiony? Bo skupienie jest mega istotne. Nic łącznie z działaniem Bożym nie może odciągnąć Twojej uwagi od osoby Boga, która Cię prowadzi. Czyli od sprawy Bożej, która jest dla Ciebie, od systemu, który jest dla Ciebie, nic i nikt. Rozumiesz? Obojętnie, co się będzie działo z Bogu. Nieważne. Nieważne. Przyjedzie tutaj mega ewangelista jakiś do Polski i będzie konferencja z nim. A Ty będziesz miał ewangelizację w piątek, masz być w piątek na ewangelizacji. A nie na konferencji z tym ewangelistą. A wy dlaczego? Bo Ty nie jesteś do zewangelizowania. Zauważyłeś to? Ty masz Ducha Świętego. Tak jak ten ewangelista. On po prostu bardziej rozkręcił swoją służbę. Też ty rozkręcisz. Idź tam, gdzie masz służyć. Tam, gdzie Cię Bóg posłał. Idź tam, gdzie Cię Bóg posłał. Ludzie to w ogóle, głodny człowiek, jak pójdzie do pracy do 6, rozumiecie, to się nażre i spuchnie. To nie daj Boże głodnych do 6. Jak człowiek jest najedzony, to pójdzie do rzeźni i będzie ciął mięso. Bo jest najedzony. Najedzony. Ja chodzę najedzony. Rozumiecie? Najedzony. Jestem tak nafaszerowany białkiem. Jestem tak najedzony, że na mnie żadna potrawa nie robi żadnego w ogóle. Nic na mnie nie robi żadna potrawa. Potrawa. Czy to będzie potrawa, czy to będzie stek, czy to będzie parówka, to wszystko równo dla mnie, bo jestem naładowany. Rozumiesz? Potąd. Tylko jak człowiek nie jest głodny, to on nie szuka takich dziwactw. To głodni ludzie szukają dziwactw, tak? A głodny nie może mieć relacji z Bogiem. W ogóle ludzie, to nie tak działa. Ja przez relację z Bogiem będę nasycony. Nie, Ty jesteś nasycony, albo przez wiarę uznasz, że jesteś nasycony i będziesz budował jako nasycony relację z Bogiem, albo jesteś w błędzie. Bo Jezus powiedział, kto do mnie przyjdzie, nie będzie łaknął. I pragnął nigdy. Przyszedłeś do Jezusa? To nie jesteś głodny. To tylko wyobraźnia Twoja tak działa. Rozumiesz, o co chodzi? Coś Ci w głowie tam działa. Ty głodny jesteś, że Ty jakiś tam... Zamknięty na coś jesteś, proszę Ciebie, i to wszystko. Zamknięty jesteś na to, że nie jesteś głodny. Zamknąłeś się na to. Czy zdaje, że jesteś nienajedzony? Skupienie. 12 werset.
Elizeusz zaś, widząc to, zawołał: ojcze mój, rydwanie Izraela i konnica, i już go nie zobaczył. Więź z Duchem Świętym to więź ojca z synem. To jest więź ojca z synem, to jest taka relacja. Ojciec z synem. On w Eliaszu widział ojca. Rozumiecie? Realnie ojca. To był jego ojciec. On takie coś tam zobaczył. Tylko relacja synowsko-ojcowska jest akceptowana przez Ducha Świętego. Nie ma innej formuły. Ludzie, którzy nie czują się synami albo nie widzą ojca, dlatego tak wielka jest sprawa w naprawieniu w ogóle duszy swojej, żeby mieć zdrową relację z Bogiem, ponieważ Bóg, On ci w ogóle będzie jak ojciec się zachowywał do ciebie, a będzie u ciebie szukał synostwa. Wiesz, o co chodzi? I albo w ogóle ty to zrobisz, albo ta relacja nie będzie budowana. To jest relacja ojca z synem. W sposób zdrowy. Werset 13. I podniósł płaszcz Eliasza, który sunął się z niego, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Odważne praktykowanie. Tylko odważne praktykowanie wprowadza cię w coraz głębszą relację z Bogiem. On bez żadnego zastanowienia bierze ten płaszcz. On nie patrzy, co czuje. On nie patrzy. Nie zadaje już pytań, czy jestem godny. Leci na swoim pragnieniu. Chciałem płaszcz. Tak? Mam płaszcz. Czyli to płaszcz mój. Chciałem dary. Przecież się modlę o dar duchowy. Chcę uzdrawiać chorych. A potem siedzi. Na co mówię, czekasz? Modliłem się o dar, czekam, aż się zamanifestuje. Ja mówię, ale jak? Co ci się stanie? Żarówka cię zapali na głowie? Uzdrawiam chorych? Przecież ty nie poczujesz, że uzdrawiasz chorych, jak nie pójdziesz uzdrawiać chorych. Jak można poczuć, siedząc w domu, że się uzdrawia chorych? Ja nie rozumiem tego. Jak można poczuć w domu, że się cuda czyni? Jak się nie idzie, się nie czyni cudów. Tego się nie czuje. Elizeusz widzi płaszcz, bo płaszcz. Wie, że płaszcz. Rozumiecie? Bo wie, że ten płaszcz jest jego. W relacji z Duchem Świętym jest mega ważne to, że jeżeli bierzemy coś od niego w wierze, to uznajemy to za własne. To już jest moje. Ja to mam, ja jestem tym i tym, mogę to i to i idę i będę to praktykował. To z nim tak się chodzi. Werset 15 pokazuje, że uczniowie prorocy widzą to. On tym płaszczem uderza w rzekę, rzeka się rozstępuje. Uczniowie prorocy to widzą. I co robią? Oddają mu chwałę i cześć. Efekt końcowy obcowania z Duchem Świętym to doświadczenie chwały. Potężnej chwały. W ogóle ludzie nie rozumieją ważnej rzeczy, że relacjonując się z Duchem Świętym stajesz się jak On. Jak On. Ludzie zaczynają to widzieć. Zaczynają Cię czcić. I On tego chce. Przecież nie wiecie, że bogami jesteście. Ludzie mówią, o, bo tylu się wykoleiło, pycha się wdarła. Ja mówię, powiedz mi, skąd w twojej głowie jest w ogóle słowo pycha? Co z tą pychą masz? Czego ty się boisz? Nie boję się. Ja mówię, boisz się. Jak ci po głowie kroczy słowo pycha, to znaczy się boisz. Czego się boisz? Że za daleko się posuniesz? Boisz się, że za daleko się posuniesz? Nie można się z Bogiem za daleko posunąć. Rozumiecie? Rozmyślanie o pysze, tak? To jest doświadczenie ludzi lękliwych. Bo oni sami są w różnych formach niezależności i myślą, że te formy niezależności, one są wszędzie. Nie. To, że ty się uważasz za niegodnego, bo to jest pycha, się uważa za niegodnego. Uważam, że skrajnie.
obecnym czasie. Skrajna pycha. To nie oznacza, że ktoś się uważa za niegodnego. Chodząc z Duchem Świętym, zaczniesz zbierać owoc w postaci chwały, która będzie do twojego życia przynoszona przez innych ludzi. To nie jest, bo w ogóle pojęcie chwały jest bardzo mylne. Ludzie myślą, że w ogóle... Zobaczcie, co oni tutaj zrobili. Oni nie powiedzieli, chwała Jahwe, że Elizeusz wziął płaszcz Eliasza i jest jak Eliasz. Oni tego nie zrobili. Oni przyklękli przed Elizeuszem i oddali mu pokłon. I to się takie dziwne wydaje ludziom. Dlaczego oni to zrobili? Bo oni rozumieli proroczo, że Jahwe działa przez niego. Oddanie chwały Elizeuszowi było oddaniem chwały Jahwe. Chrystus we mnie, nadzieja chwały. Jeżeli nie jesteś gotowy na to, żeby ci się kłaniali ludzie, to jestem pewny, że nie jesteś gotowy do tego, żeby im myć nogi. Jestem w 100% pewny tego. Jeżeli twoja psychika nie jest dziś jeszcze gotowa, żeby ci się ktoś kłaniał i żeby ci oddawał cześć, to na pewno nie będziesz w stanie położyć życia za drugiego człowieka. A jeżeli położysz to życie, to intencja twoja będzie krzywa. Bo to się wszystko wyrównuje. W Chrystusie się wyrównuje. Rozumiesz? Trzeba nie bać się żyć z Duchem Świętym. To dziwna postać, to inna postać, to postać nieziemska. I trzeba podjąć decyzję, powiedzieć, ja będę, Panie, z Tobą chodził. Jak Elizeusz chodził z Eliaszem. Ja nie dam się zniechęcić. Ja nie dam się wyprowadzić w ogóle opinii. Ja się nigdy nie cofnę. Ja zrezygnuję ze wszystkiego, co wiedziałem do tej pory. Kiedy w tym filmie Doktor Strange, kiedy nasz bohater wchodzi do klasztoru, to dostaje pierwszą informację. Ona brzmi w ten sposób. Zapomnij o wszystkim, czego się do tej pory nauczyłeś. On mówi, jak to o wszystkim? Tak, mówi, o wszystkim zapomnij. Kiedy idziemy w relację z Duchem Świętym, to mówimy tak, Duchu Święty, decyduję się zapomnieć o wszystkim, co do tej pory poznałem na poziomie ziemskim. Od dzisiejszego dnia uznaję, że jesteś moim jedynym mentorem. Bez względu na to, co się będzie działo, będę szedł za Tobą. Nie dam się wykoleić. Nigdy nie zejdę z tego toru. Nigdy nie spuszczę z Ciebie oczu. Nigdy. Czasami będę płakał. Czasami się będę śmiał. Czasami będzie mi ciężko, a czasami będzie mi lekko. Ale nigdy nie spuszczę z Ciebie oczu. Zbuduję z Tobą potężną relację partnerską i będę szerzył królestwo przez Twoją moc. Bierzcie z nich przykład. Oni naprawdę odegrali proroczą rolę. Stańmy proszę. Ojcze, dziękujemy Ci za te słowa. Dziękujemy Ci za dzisiejszy czas uwielbienia. Dziękujemy Tobie za każdą informację z nieba dzisiaj. Duchu Święty, jesteśmy zdecydowani na to, aby w każdej dziedzinie życia być Tobie poddanymi. Chcemy jeszcze lepiej Cię poznawać. Chcemy jeszcze lepiej wiedzieć, jaki jesteś. Chcemy być jeszcze bliżej w naszych duszach Ciebie. Chcemy tego, Duchu Święty. Chcemy uczyć się na tym proroczym przykładzie. Dziękujemy Ci, że wysłuchałeś nas. Amen. Amen.